Siema, tu z tej strony Szmita, to jest już kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Wybaczcie mi za małą przerwę, ale ponieważ w niedzielę miałem problemy z uruchomieniem laptopa, bo wyskakiwał mi jakieś błądy. Potem powiedzieli, żebym dawał jakąś płytkę, czy będę rajba z systemem. Potem wcisnąć w naprawę komputer i chodzi już teraz jak w zegarku. A wczoraj się przygotowałem do wyjazdu do Twarde do Góry, ale niestety pociąg się nam skiepszył. No dobra, teraz przechodząc do tego. To jest rakety. Właśnie postanowiliśmy powrócić do Paryża. Ale jak widać, nie ma za cholerę ładunku bezpośrednio do francuskiej stolicy. Więc musiałem czegoś znaleźć, właśnie coś mamy. Jedziemy do sąsiadującego z Le Havre do Paue. No dobra, już jestem z powrotem. W poprzednim odcinku był... Tak rozwaliłem swojego Volkswagena to prawie 100%. Potem zwalniam, a potem ciągle silnik mi się wyłącza. Dotarłem tutaj do serwisu i mi nic nie pokazało. Za cholerę. Wale enter i nic. Próbuję się cofnąć i nic. Tak więc pozostało opylić tą ciężarowę w pizdu. No i właśnie zamieniłem na Mercedesa. Ale on jest piękny. Wow. Mogłem jeszcze coś tam dorzucić, ale... Pieniędzy mi brakowało, ale przynajmniej jest w większości rzeczy, którym jest wiele wspólnego z Volvo. Dobra, weźmy, nie marudźmy i jademy. Czy ja kiedyś na kanale miałem z Mercedesem do czynienia? No, chyba w trakcie jazdy na przesyłki od firmy. Kiedy jeszcze nie miałem, kiedy nie mieliśmy jeszcze swojej własnej ciężarówki. Potem był chyba Volvo, MAN, potem Volvo. A koniec jest teraz na Mercedesie. Musiałem zrezygnować z kamerki internetowej, bo ciągle były jakieś problemy. Jeszcze jak na przykład podpinamy drugi monitor, żeby miał podglądy na czas, baterię oraz na kamerkę. A to ciągle mi się monitor samo się odłączało i podłączało. Nie wiem, chyba przez to, że coś nie tak jest z kartą graficzną. Dobra, tak więc szybko wybierzmy ładunek. Potem się nie spowiadam tak przy drodze. No dobra. I rank. Zobaczmy. Zobaczmy rankę. 4300. A za platformę. Tak samo, dobra. Weźmy platformę. Hold.
tylko wyracające z grupy problemy. I ciągle mi na generalnie mi przerwało. Z Euroterrakiem prawie powrotu do gry nie było żadnego większego problemu, ale z Stipulasem... Ja pierdolę. Szkoda gadać. Ups, ale nie było. Potem pomyślałem, a pierd. A damy spokój z tym podłączeniem elektroniki monitora. No nie wiem, lepszego laptopa nie znam. Albo chociażby kartę graficzną laptopie nie wymienię. Po prostu wyrabiam na Allegro i... I po prostu jest za mało propozycji niż to stacjonarne. Na mało. Musimy ściągnąć je z różnych rejonów Polski. Tam mam jakiś przykład z Allegro przez OLX. No i jeszcze musiałbym gnać je z tym laptopem, żebym wyrabcił, że komputerko nie rozpoznajcie niej i że nie będzie takich samych problemów jak z tym HP-kiem. Czyli że co, podpinamy, wszystko działa, chodzi jak w zegarku, tylko po prostu nic nie było słychać. Nie było zresztą tego dźwięku z Windowsa. A potem to wszystko musiałem sobie robić od nowa. I NFSA i Eurotrack. Więc sorry, ale ja nie chcę takiego samego błędu popełnić. I no nie wiem, albo musiałbym podjechać tą lampkę, albo musiałbym skopiować nowego, nowszego, lepszego. Tylko musiałbym tak bardziej władzić w ratach niż tak od razu, bo to trochę bez sensu. Ale to są takie myśli prawdopodobne. I z tymi lagami musimy sobie poradzić. Tak więc proszę was o po prostu mojałość. Jak minął pierwszy dzień majątki. Tak jak na początku powiedziałem. Potem co? I tu pochodziliśmy po Dolinie Bareczy. No i że ma nawet Jarnotowy. Bo po prostu piękne. Na widoczki. Chce mi się tam mieszkać. No co ci mi się leci, że... Że ja chcę być wieśniakiem coś. Nie. Część z miasta może mi zostać. Chociaż co niektórych rzeczy mi może mi brakować. Jak na przykład trudności się operacja, szkoła, o to ja. Ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy. Ja i tak. To... Reszta to chuj. Dobra. Ile mi się należy? Dobra. Myślałem, że ta cholera mnie nie przybierze. Czy mamy debet ponad 5000.
ale te zleceniny są nam pomoże w sytuacji finansowej tej firmy, którym my prowadzimy. No, 5000 euro na te pewnie może by jakoś przeżyje. Boże, zdrowie. Ja nie mogę. Tak, szczerze, taka dobrze. Kapioła, szczerze, wpadnęliśmy. No to znowu będzie powtóreczka z rozgrywki. Kiedyś musimy w parę odcinków z tą rąbaną ciężarową przetrwać. Żeby tam nie było wolniej. Tempo. Pojebało. Co to jest? Zamknięte miasto? Przecież to nie jest żadna kurwa północ, tylko Francja. Co to kurwa? Jest to psychiatryk jakiś? Albo jakieś zakłady? Nie, no taka... Tu widzę to chyba elektrownia jutro. Może bo ebało. Nie dobra, zmiana kamery i wjazd. No plan. Pewnie jakieś kłady chemiczne. Czy Bóg wie co?
Cholera się. Umiarkowanie jak to? Co? Może przez ten słup. Dobra, zobaczmy, gdzie to dalej. Aluga. Góry. O. No dobra. Rusztowania 22. Tony to... Limogas. No, czyli dobrze, że to robią. Samochodem podjechać tam do Dion. Ale dobra, też tak może być. Tak po... O... I muszę wyprzeza te lazurowe. To Genewy, a potem... Nie wiem. To pani Merk. Się nie pan. No cześć, zgadnijcie kogo. Będę teraz podstawę mapę, czy czasem to do miasto, czyli Paluę. Jest to w wersji podstawowej. Jeszcze sobie chciałem kamerkę zostawić, a to po pierwsze, zanim zacznę decyduję do z kamerki, minie jakieś paręnaście sekund. Druga rzecz jest to, że zagerowanie z kamerki jest szybsze niż te z Let's Play'a. Nie wiem, czemu, chyba przez to, że ma za mało latek
na sekundę. Tam było, no nie wiem, minimum 30 czy 60, a tutaj jest kilkanaście. Próbujemy go przyspieszyć, ale to cholera nie da rady. Będziemy sobie grać wersję nielegalną. Ale sorry, ja jestem uczciwy. Chciałbym z kimś pograć na multi. Więc w sumie musiałbym wolić ponad 200. Podstawka 30-40 zł. DLC 60, to robi DLC też 60. Zadowolenie jeszcze raz. Podstawka, nie wiem, 20-30 zł. Koło jest 30, czyli już 50-60. Prawie 200 zł musiałem kupić za tą grę. Land Market to... czyli przejażdżka takimi... takimi mostami. Wow. Dalej przez te pozostałe półtora tygodnia. Oprócz dwóch rzeczy typu Let's Play czy trochę nauki. To jest z tymi mechaniki, bo coś bym miał na chleb oraz na nowy telefon. Po tym nowy telefon. Dwie rzeczy. Po pierwsze, mój HTC już powoli mnie nerwi. Po prostu mnie wyprowadza z równowagi. Przez niektórych, że tak jak ja powiedziałem,
kiedyś parę razy, że ma za mało pojemny dysk. A co niektórych APK nie teraz przeniesie na kartę pamięci. Druga rzecz jest taka, że na prawe ekranu jeszcze korpusem, tak tylko dokładnie wymiana, wynosi 200 zł. To trochę bez sensu. I więc wolę całe uczyć jakiegoś nowego pola, nawet podstawowego. Jakieś podstawowe typu jak na przykład MyPhone Go, trochę mi nie wystarcza, ale mam takie coś za średni pół. Warte parę set złotych, a nawet około tysiaka. Tylko ciekawe jak. Wow. Tak więc pozostało wziąć jakiś abonament. Głupi się no. Może przestać? Dziękuję. I trochę mamy do wyboru do koloru. A jaka jest druga rzecz? Będę otwierał nową sekcję kanału gaming, ale nie z laptopa, nie z konsoli, ale właśnie z komóry. Będzie tu, przekonamy się. W ciągu najbliższych dwóch, może trzech tygodni. Jak to będzie mógł być marka? Póki co to jak najlepszy telefon, jak najbardziej wydajna jest to strzeszenie w dobrej cenie. Jeżeli jakiegoś się Chińczyka to jakieś dobrze znane marki, typu Huawei czy Xiaomi.
80. Prawie bardziej popularny, to wolałbym tak bardziej LED-ik. No, tu strata. Dobra, najpierw zobaczmy, jak długa będzie czy ta autostradka. Oho. Jakieś 100 km. Tutaj będzie bezpłatne. Uff. To dalej. Spokojnie sobie zastanawiam się. Później zaradzę.
Gdyby było tak ostatnio. To tak, to było fajne. Więc musimy chwilę wytrzymać się do rana. Co to ty jakiś taki klasyk? Te, które są bardzo popularne. Częściej użytkownikowe Sega, na przykład jakieś te klasyki. I więc no problem. Co to było? Może taka w kierunku wschodu.
Dobra, jest co bez specjalizacji. Prawie 20 około. Wow. Ebało. Ej. Zobaczmy, jak on mnie jednak wygląda w środku. Niestety nie możemy tutaj sobie zostać. Oh.
To dla kogo te ciastka? Dobra. To zrób kodem. Które godziny? Do końca zostało jakieś niecałe 3. Serio? Dopiero co tutaj? Muszę jakoś się wytrzymać. Nie, trochę pisze. Thank you.
Już jeszcze chwilę, mordo. Będzie pochwalony. Weź mi... Kurde, to mi przeszkadza. Dajcie, żeś mi kupił. Wow. Teraz to się dzielimy.
O jaką coś cholerę tam wędruje. Ile? O nie. Nie. Hecht. Nie wiem co inaczej. Widziałem Elzu tutaj w końcu mego rywala. I więc chyba raz. A, no to mamy żółte peretę na serwis. Tak jak żebym powiedział. Jak ja tak mniej więcej robiłem, jest trochę porady w internecie. Teraz chcą napisać, jak się ciężarówkę albo jak teleportować. Dobra. Tylko co mi się Co? Coś jeszcze widziałem?
może. No to sobie tam otworam, nie, no nie wiem. Dobra. Raczej mam muszę coś powiedzieć. No dobra, tak więc z tego miejsca chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie odcinka, za wspólne zwiedzanie i zachęcamy do kolejnych. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to postawcie subskrypcję kanału, a następnie nie wcielcie się w dzwonek i żaden film wam się nie umie. Tak więc do kolejnych odcinków. Cześć.